Siemanko wszystkim, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku z GTA 3. Ciszej troszkę mówię, bo już trochę późno jest w nocy. A postanowiłem nagrać materiał, żeby był w zapasie w razie czego. Żebym go mógł wrzucić, jak tylko zajdzie potrzeba. No ale akurat na razie na bieżąco jest, chociaż muszę sobie na zapas nagrywać, bo przyszły tydzień szykuje się naprawdę bardzo pracowity. Jeśli chodzi nie tylko o pracę, ale tutaj o kamp. Urbexu, którego wam obiecałem, że ma być w niedzielę, nie było, gdyż mój człowiek się rozchorował, czyli Damian. No i jeszcze jeden kumpel, który mieliśmy iść na Urbex. No niestety, ale Damian złapał anginę, a drugi znowu miał problem z żołądkiem, trochę tak jak ja. Ja też w niedzielę pojechałem 20 km obczaić to miejsce, jak to wygląda, tam gdzie Urbex ma być. A jak wróciłem, to już kurde w ogóle ledwo żywy byłem, bo zaczęło mnie tak czyścić, że to był szok jakiś. Dobra, a my zaczynamy misję kolejną, użył jego. Beautiful, just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Hallwood, alright? Dobra. Czy musimy zabrać samochód, mamy trupa w bagażniku. Nieźle się zapowiada. Więc stoi tam. Cofujemy i jedziemy tam. Odnośnie jeszcze 15 sierpnia, to ja wam dam znać. Myślę, że po 1 sierpnia, w te pierwsze dni, to wam dam znać, co i jak tam, jak plany na tego 1 sierpnia, co tam będzie robione i gdzie mnie będziecie mogli spotkać, jeśli chodzi o 15, bo 1 to robię, robimy, wiecie, takie... Pierwszego to ja robię ten kwiaty i złożyć mi ten pokaz, który technicznie chcę zrobić. Ale żeby go zrobić, no to kurde muszę środki wiatrak. Potrzebujemy 100, no 2 skutki tak szczerze. Potrzebujemy, żeby właśnie, potrzebuję, żeby ten pokaz zrobić pirotechniczny. I mam plan, żeby ten live zrobić w przyszłym tygodniu. Jakoś tak może, nie wiem, w który dzień. Myślę o wtorku albo o środę w przyszłym tygodniu. Tak to jakby się udało, to ja to zamówię. Gitara wtedy będzie. Kurde, co to jest. Też sztuczna inteligencja w tym GTA. Spadamy i tam podobiło nas gardło. Wsiadam. Trzeba pojechać tak, żeby oni kurde wpadli jakąś tutaj, nie wiem, jakieś auta czy coś. Na przykład tu mamy gwiazdkę. Spadamy. O kurde. Tylko nie mówcie, że zaraz będzie koniec misji. Dobra, szybko tutaj, żeby mi się zapalił ten samochód. Ci jeszcze do mnie strzelają. Dobra. Załatwiłem go. $10,000. Dobra, lecimy do niego z kolejnej misji. Czyszczenie dowodów odblokowano. O, widzę nowe osiągnięcie. Super. No, zaraz zobaczę sobie, gdzie są kurde te trofea tutaj. Bo warto byłoby wiedzieć, gdzie są, bo nigdy nie wiadomo, czy się w przyszłości by to nie przydało. Kurde, myślałem, że tu paczka ukryta będzie, a jednak nie ma jej. Ale jest to auto wojskowe, co wezmę. A nie jest paczka.
7, 8, chyba ci je wszystkie 100 uzbiera, to z tego co wiem, to chyba mamy w kryjówce broń się nam pojawia. Jak 10 paczek na początku zbieramy, to chyba bodajże jest to pistolet, później jest to Uzi, shotgun, no i po kolei to wszystko idzie. Tu jest ten Tony Cipriani, ale my jedziemy do tego Joey'ego. Myślałem, żeby grę zapisać, a nie, nie będziemy zapisywać. Jak się stracie ekwipunek, to się mówi trudno, zbierze się go od nowa. Pójdę zapisać grę może w sumie, to jest dobry pomysł. Tak, gierę sobie zapiszemy. I wtedy będę już bezpieczny. Jak zginę, czy przez jakiś głupi ten przypadek, coś się wydarzy, to będzie gra zapisana i nie będę musiał cofać się do tyłu, że tak powiem. Pierwszego sierpnia, no to mówię, będą chyba trzy filmiki. Pierwszy, no to będzie jakiś tam upamiętniający powstanie warszawskie. Drugi to będzie z pewnego rajdu, który tam u nas jest organizowany z okazji tam rocznicy powstania warszawskiego. A trzeci to właśnie jest ten pokaz pirotechniczny. I to właśnie tak ma mniej więcej wyglądać. Także myślę, że da się to zrobić. Dobra. No, to ja do tego dojedzie. Wydaje się, że chyba ta gra aktualizację musiała jakąś mieć, bo w ogóle mi przestała ścinać. I to jest właśnie fajne, bo wcześniej to miałem takie lagi. Wcześniej chciałem nagrywać. Jeszcze, o, 3 tygodnie temu to, kurde, takie lagi były, że to był dramat. Dobra. A ja cię, serio? Łódka tutaj zimna. A ta co ona robi? Wymacha stąd. Kurde, co ja tu sobie porobię? W sumie mogę jechać sobie zdobyć. Albo nie, już nie będę jeździł. Pójdziemy do Ammunition, kupić trochę amunicji. Jak będzie szósta. To minie trochę czasu. O, pieniądze i trochę amunicji jeszcze się znalazło. Super. Jedziemy. Ciekawe, co teraz za zadanie nas czeka. Idiot,
ucieczka. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock. Not a minute after. Oho, napad na bank będzie. Spoko. No to co, jedziemy. Czy mi się zmieszczę do tego auta, chociaż trzy osoby wejdą, więc powinni. Spray, o. Gitara. Dawaj, te chłopaków zabić na te. A, tu już jest parę pojadą. No i to by było na tyle w tym odcinku. Krótkie teraz takie robię, ale staram się je robić, żeby wiecie, ukończyć jedną część i zacząć drugą następnym. Więc w drugiej części na pewno odcinek będzie dłuższy, bo może trwać 30 minut i nawet, a nawet 40. Ale wtedy sobie zrobimy wszystkie misje u Tiniego Cipriani, bo są. Następne widzę. Wiecie, jak to drugie pieczenie na jednym ogniu. Czasu i sobie będzie więcej zrobię wtedy. A tak co wam zrobiłem dzisiaj to. Dobra, to przebiegę. Parę razy wolę zapisać, żeby nie było problemu. Ja wam oczywiście dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba, nic was to nie kosztuje. O, to właśnie łapka w górę, jak Klot podniósł kałacha, to wy podnieście łapkę w górę. No i subik mile widziany, nic was to nie kosztuje, a mi bardzo pomaga w rozwoju kanału.
Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Powiem wam tylko tyle, że live chyba w przyszłym tygodniu, wtorek albo środa, tak myślę. Gdzieś jakoś w takim terminie będzie live, także to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz, a więc widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z GTA 3. Do zobaczenia, siemanko.